Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest dzisiaj 23 dzień września 2022 roku, godzina 16.40, jadę na startowisko do Brzuzy. Niestety przez ostatnie dwa tygodnie nie miałem możliwości polatania z uwagi na niż, non-stop deszcze. Dzisiaj koledzy rano polatali, ja niestety z uwagi na obowiązki zawodowe nie miałem takiej możliwości. Z uwagi na małe okienko pogodowe jadę dzisiaj chwilę polatać. No niestety rano nie jest mi dane polatać nad mgłami. Chmur niestety również nie ma, dlatego chociaż cokolwiek, nawet tą godzinę kolejną do nalotu jadę zrobić. Jutro niestety też do pracy, także też nie polatam, a koledzy z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego z kolei się na dzień jutrzejszy zgadują i będą się spotykać. Także jadę, będę się szpeił, jak tylko wiatr ucichnie, będę startował. Do zobaczenia w powietrzu. No i wystartowałem. Wiatr około 5 metrów jeszcze na sekundę przy gruncie. A tutaj jak widzimy dym z elektrowni jeszcze się ściele delikatnie. Ale lada moment, powinno być już coraz lepiej. ICM pokazuje porywy do 5 metrów na sekundę, stały 3. Z kolei awiacja na 1500 metrach pokazuje wiatr słaby. Chmur dookoła mnie nie ma na wysokości, do której się zadałem ją o 1500 metrów tradycyjnie. Tutaj są chmury. Przypuszczam, że na 1000 spróbuję pod nie podejść. Mam 1,5 metra na sekundę wznoszenie. Moi drodzy, aktualnie lecę nad Wisłę, chmur niestety nie ma, także znowu plany mi się pokrzyżowały, ale nic, polecę w kierunku Wisły, może Magluszewa i powrót. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. No i jestem nad miejscowością Chodków w gminie Głowaczów. Popioły w Kozienicach, przy elektrowni. No a teraz jestem nad miejscowością Wola Chodkowska, gmina Kozienice. Słońce jeszcze w miarę wysoko, jeszcze zostało 20 minut do zachodu słońca. No i zbliżamy się do miejscowości Ryczywu w gminie Kozienice. Pode mną szklarnie w Ryczywole. Żeby zdążyć przed zachodem słońca, postaram się dolecieć do Wisły, no i powrót. No i pode mną Ryczywu. Miejscowość Kłoda, działki letniskowe. No i doleciałem, moi drodzy, do Wisły, cel został osiągnięty, miejscowość Kłoda, także jestem zadowolony, no i zaraz wracam. Wędkarze na Wiśle ryby łowią, no i ujście rzeki Radomki do Wisły. W elektrowni już się załączyły światła pozycyjne,
a w oddali nawet nad Wisły widać migające światło w Górach Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu. Światło koloru białego. Jestem 50 minut w powietrzu, akurat dolecę, będę miał godzinkę i kolejna godzinka do nalotu dojdzie. No i tutaj znajomi machali mi z Woli Chodkowskiej i migali światłem, dawali znać z domu, że widzą mnie. Także pozdrawiam bardzo serdecznie znajomych. To słońce już całkiem zaszło, a mi zostało 5 minut do Brzuzy. Godzinka w powietrzu. No, światła jeszcze są niezałączane, chyba sołtys oszczędza prąd. No i wiaterek tutaj nad posesją również zachodni. I ląduje delikatnie ślizgając się, bo już ślisko na trawie wytrzymane. I elegancko na ziemi. Zbieram skrzydło, żeby nie zmokło. I do góry go. Trzeba dbać o sprzęt.